To, co już w tej chwili widać, to właśnie nasz dział badań zwrócił na to uwagę, że coraz więcej reklam telewizyjnych tak naprawdę nie służy do reklamowania produktu, a służy do przekierowywania uwagi widza czy konsumenta na działania, które się odbywają w internecie, czy na informacje, które się znajdują w internecie. Ze względu na to, że jeżeli już człowiek się zainteresuje reklamą, to internet daje w trzech czy w czterech wymiarach dużo więcej możliwości jakby zapoznania się z wartością tego produktu czy marki, którą chcemy sprzedać. Łącznie z tym, że siedząc na tej kanapie nie odkładam pilota, nie wychodzę do sklepu i nie tracę tej uwagi, którą poświęciłem zaspokojeniu potrzeby, którą właśnie zobaczyłem w telewizorze, tylko po prostu siedząc przy tym telewizorze, na tablecie, dostaję dodatkowe informacje, porównanie z konkurencją i w końcu mówię, a w zasadzie kupię tą kanapę, chociaż jeszcze nawet nie mam mieszkania, ale tylko nacisnąłem guzik, PayPal załatwił sprawę, mam produkt. To jest takie proste. Myślę, że to się zmieni.